Mikuś już tutaj dostał melona. Lubisz melona? Mniam. Co będziesz się bawił? Czy będziesz jadł? Czy miksujesz z nami koktajl? Co ty wymyślasz? Tutaj mamy już przygotowane składniki. Część Miki wyjadł. I zaraz będziemy miksować. Dzisiaj tylko dwa składniki. Melon i zielona herbata. Taka nie za mocna. Teraz wrzucimy ćwiartkę naszego melona, tego co nam zostało, bo Miki troszkę zjadł. Zalewamy to schłodzoną zieloną herbatą. Jeżeli ktoś miałby ochotę użyć swojej ulubionej yerby, to oczywiście yerby mate możecie wlać zamiast zielonej herbaty. I będzie to świetne połączenie. W ogóle to jest bardzo dobry koktajl na poranne pobudzenie. Więc na rano jak znalazł. Więc miksujemy. Dobra, i tak jak powiedziałem, melony mamy, wlewamy i przygotowujemy do miksowania. Koktajl się zmiksował, pianka się zrobiła i wlewamy po tej samej szklanki, co mieliśmy herbatę. Co ty jesteś taki marłot? Co byś chciał? Też chcesz pić koktajlu? Chodź tu do nas, chodź. Chodź. Będziesz pił? To chodź tutaj, masz, próbuj. Proszę. Ostrożnie. Oj. I Miki rozlał. Co, herbata ci chyba zielona nie podchodzi, co? I kto teraz to sprzątnie? Ja. No to szybko, po ściereczkę. Gdzie jest ściereczka? Tu. Chyba nie tu. Tu. Tu jest ściereczka. Szybko, bierzemy ściereczkę i wycieramy, tak? Jesteś porządnicki? Pięknie. Powycierasz wszystko? Pięknie. Ale nie musisz się kłaść na podłodze. Jeszcze tutaj. Tu jeszcze. O. Super. Bardzo ładnie. Dziękujemy. Bardzo ładnie. Brawo. Miki posprzątał po sobie. Brawo. Słuchajcie, my już po miksowaniu. Mikiemu nie bardzo smakował. Może mu zielona herbata nie podchodzi. A powiem wam szczerze, że mi również niekoniecznie podszedł teraz ten koktajl, ale z tego względu już wiem nawet dlaczego, nie do końca wystudziłem herbatę. Więc wystarczy, że dodacie troszkę kostek lodu, wrzucicie z powrotem do blendera, zmiksujecie. Ja tak właśnie zaraz zrobię i na pewno będzie smak dużo lepszy, bo pamiętam, piłem ten koktajl nieraz i zawsze był dużo, dużo smaczniejszy. Ja po prostu nie wystudziłem do końca herbaty. Smacznego. No i niewiele się pomyliłem. Dodałem troszkę lodu i wystarczyło, smak zmienił się diametralnie, koktajl jest dobry, więc ja go piję na zdrowie.